Siemaneczko, witajcie serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałam wam pokazać, jak można przenosić sobie itemy z konta hardkorowego na zwykłe. No ja na przykład zacząłem sobie hardkorkiem, mam 97 poziom, mam tam już pełno itemów nazbieranych. I zrobiłam sobie tutaj malutkiego nekro, którym dobiegłam do obozu. Też oczywiście na hardkorze. Nie udało mi się wyjąć materiałów stąd. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, jak to można zrobić, czy w ogóle można, wydaje mi się, że nie. Bo niby jest shift i prawy upuść przedmiot, ale nie działa to nawet na normalnej mapie, nie w mieście. Ale można oczywiście tą naszą postacią główną nie wrzucać tutaj materiałów, tylko do skrzynki. No weźmy sobie parę kluczy, może nie arenę pamięci. Dobra, mamy trochę kluczy. Nie tu, tu gdzieś to wrzucam. O. Tak, to jest z jednego przebiegnięcia się tam po epu. To jest tylko, żeby zaprezentować. No i powiedzmy, że chcę itemki. Będę robiła tam nekrusa podminiony. Czyli potrzebuję pierścioneczek, a w sumie to dwa. No i teraz kwestia, robimy pod golemy trzy? Czy dwa golemy i zombie? Myślę, że dwa golemy i zombie będą lepsze. Jak to się nazywało? Proces gnilny, czy jakoś tak? Cykl gnilny, o. Cykl gnilny. Jeszcze gdzieś miałam z legendarnym potencjałem. Chyba to. Tak, ale to jest ten słabszy, 43, tu mamy 69. No okej, mamy cykl gnilny, tylko że tu mamy rangę 5 wymaganą, a tu 7 jeszcze lepiej. No dobrze. Powiedzmy, że na razie tylko tyle. Bo tam wiadomo, moglibyśmy exalted jeszcze sobie powybierać, bo ja tutaj mam no olbrzymie ilości, tak? Biszka, relikty, z różnymi statystykami, zbrojki. No a jestem takim chomikiem i tak sobie wszystko zbieram. Dodatkowo jeszcze przy frakcjach mówiłam, że nie możemy ubierać itemów na takie niskolevelowe postacie, bo nie da się dołączyć, tak? Odwiedź obserwatorium. Ale w pierwszym obozie możemy już właśnie, jeżeli raz zrobiliśmy, byliśmy w obserwatorium fizycznie, to możemy altami już dołączyć tutaj. Dołącz do kręgu fortuny. I od razu mamy już tą rangę, którą nabiliśmy. To jest po prostu na konto. Dobra, żebym automatycznie, wiecie, nie nacisnęła, nie? Chwyt z zagrobu wzięliśmy. Dobrze, bo to się przyda. To jest na poziom 5. Wzięliśmy chociaż jakiś fajny, bo tego dużo mieliśmy. A tego w sumie leci. Mam jeszcze z legendarnym potencjałem. No dobrze. No to teraz idziemy zabić naszą postać. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Idziemy ją zabić. Jak wiecie, hardcore nie umiera na zawsze, można go później skrzesić w normalnym trybie. No ja akurat w normalnym trybie mam puściutko, bo w ogóle nie grałam, a skrzyneczka jest osobna.
Chodźcie, młotki, chodźcie. Nie żyjesz. Tak właśnie ginie hardcore. Tak oto kończy się twoja opowieść, pielgrzymie. Możesz pogrążyć się w rozpaczy lub zacząć od początku. No i wejdźmy sobie. I mamy wszystkie itemy, jakie mieliśmy w ekwipunku. Czyli robimy sobie postać, biegniemy do pierwszego obozu, bierzemy ze skrzynki co chcemy, no i idziemy zabić postać. I w ten sposób przekładamy sobie itemy na normalne konto. No zapomniałam jeszcze dodać, że frakcja przechodzi, tylko nie przechodzi nam przychylność. Ale jestem już w frakcji taką niskolevelową postacią, nie robiąc w ogóle obserwatorium, nie będąc tam fizycznie. Także też dobre rozwiązanie, prawda? No teraz to już. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.